Witajcie ludziska, dzisiejszym tematem zainspirowała mnie Genie 6, 7, 8, 9, chyba tyle. Od 57 lat odbywa się konkurs, który powszechnie nazywany jest Eurowizją. W Polsce o Eurowizji mówi się od lat 90, ponieważ od 94 bodajże roku Polska bierze udział, a rozpoczęliśmy Eurowizję oczywiście od udziału Edyty Górniak. Chciałem powiedzieć Edyty Bartusiewicz. Edyty Górniak, która zdobyła drugie miejsce. To nas sprowokowało chyba, tak mi się zdaje, że to Polskę sprowokowało do tego, żeby oglądać tę Eurowizję, żeby śledzić losy Polski na Eurowizji. I dalej było oczywiście już tylko gorzej. Po sukcesie Edyty Górniak później był sukces ich troje, które zajęło siódme miejsce piosenką Keine Grenzen, który uważam, że jest naprawdę fajną piosenką. Znaczy taką typowo eurowizyjną. Chociaż szkoda, że nie wygrali. Chyba nie wiem, czy w najbliższym czasie doczekamy się zwycięstwa Polski na Eurowizji. Są ludzie, którzy bardzo, ale to bardzo nienawidzą Eurowizji. I po części trochę ich rozumiem. Są dwa powody, dla których ludzie nie chcą oglądać Eurowizji. I pierwszy powód to taki, że Eurowizja jest bardzo polityczna. I z tym się zgodzę i chyba nie ma nikt wątpliwości co do tego, ale pociesza fakt, że jednak to te dziesiątki, 10 punktów są przyznawane sąsiadom, a reszta, czyli te dwunastki, to są w większości oczywiście, nie mówię, że zawsze, ale raczej są to punkty dla tej fajnej piosenki. I jest jeszcze drugi powód, dla którego Polacy nie chcą oglądać Eurowizji, i jest to to, że Polska nigdy nie wygrała Eurowizji. To, że Polska zawsze nie odnosi sukcesów na Eurowizji, poza tymi dwoma przypadkami, które wymieniłem. I z czego to wynika? Według mnie wynika to z tego, że Polska nie umie dobrać piosenki na Eurowizję. Zauważcie, że Polska daje piosenkę podobną do tej, która wygrała w zeszłym roku. I myśli, że tym sposobem możemy zrobić coś na Eurowizji, wybić się. Myślę, że prędzej wybilibyśmy się, gdybyśmy zrobili coś jak Ukraina w 2007 roku, czyli totalnie abstrakcyjną, śmieszną, trochę bez sensu piosenkę. Bo jak się okazuje, takie piosenki ludzie chcą oglądać na Eurowizji. Ja ogólnie jestem wielkim fanem Eurowizji. Oglądam gdzieś od 99 roku i śledzę poczynania Polski. W tym roku trochę cicho było o Eurowizji, ale to za sprawą tego, że Polska niestety nie brała udziału, ponieważ mieliśmy tam euro, swoje sprawy, a nuż byśmy wygrali i co by wtedy było? Nie starczyłoby nam pieniędzy na zrobienie Eurowizji. A jednak mimo tego wszystkiego, mimo tego, że to jest bardzo polityczne, mimo tego, że jest niesprawiedliwe trochę, bo uważam, że naprawdę dobre piosenki, według mnie, chociaż to jest bardzo subiektywna opinia, nie wygrywają tej Eurowizji. Wygrywają raczej takie skoczne, festiwalowe właśnie, albo strasznie wyróżniające się utwory, tak jak właśnie zespół Lordi. I czasami tutaj nie chodzi tylko o piosenkę, bo takie jest założenie, że wygrywa piosenka, nie artysta, nie osoba, która śpiewa, czy zespół, tylko wygrywa piosenka. Ale niestety tak nie jest, ponieważ Eurowizję można wygrać fajnym show, fajną wizualizacją, fajnymi strojami, i to tak naprawdę też bardzo, bardzo wpływa na wyniki Eurowizji. Na końcu chciałbym wam przedstawić jeszcze parę moich ulubionych piosenek eurowizyjnych. I tak, pierwsza chyba, do której najczęściej wracałem, to są Węgry z 2007 roku i piosenka Unsubstantial Blues, która śpiewa Magda Rassi. A oto kawałek tej piosenki. Mi się ta piosenka podobała z racji tego, że po pierwsze lubię piosenki bluesowe, po drugie to była taka odskocznia od tych wszystkich festiwalowych utworów na Eurowizji. I tak samo było z piosenką w tym samym roku, czyli w 2007, z piosenką Leave Me Alone Hanny z Finlandii. To też była piosenka, która wyróżniała się. Mało ogólnie jest rockowych piosenek na Eurowizji. No bo w sumie ciężko jest się wybić takim piosenką, a jednak jej się udało i zajęła bardzo wysokie miejsce. Kolejną piosenką, którą chciałbym z wami się podzielić, która jest
moją ulubioną. To jest piosenka Toma Dice'a, Me and My Guitar, która według mnie pokazuje to, że czasami wystarczy gitara i fajny wokal, żeby coś osiągnąć. Także to dzisiaj na tyle. Chciałbym was bardzo zaprosić, żebyście podzielili się swoimi opiniami w komentarzach. Powiedzcie o waszych ulubionych piosenkach, które były na Eurowizji. Powiedzcie, co wam się na Eurowizji podoba, co się wam nie podoba i co sądzicie o tej nowej formule Eurowizji, która się ostatnio bardzo zmieniła. A ciebie, geniu, zapraszam, żebyś ruszyła tyłeczek i nagrała odpowiedź wideo, bo wiem, że też lubisz Eurowizję, też jesteś chyba fanką jej. Także czekam na twoją odpowiedź. Buja!